byłem martwy, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Tymi słowami z pierwszego rozdziału Księgi Objawienia Świętego Jana witam was, drodzy, serdecznie w poniedziałek wielkanocny i pozdrawiam z Katowic, już teraz życząc wam dobrego, radosnego, błogosławionego przeżywania tego drugiego dnia świąt Zmartwychwstania Pańskiego, pamiątki świętowania życia, tego nowego życia, które daje nam zmartwychwstały Jezus Chrystus. A dzisiaj towarzyszą nam słowa z Ewangelii świętego Łukasza, 24 rozdziału. W tym samym dniu dwaj z uczniów szli do wioski zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz ich oczy były jakby zasłonięte, tak że go nie poznali. On zaś zapytał ich, o czym tak rozprawiacie idąc? Zatrzymali się zasmuceni, a jeden z nich, który miał na imię Kleofas, odpowiedział, ty jesteś chyba jedynym przybyszem w Jeruzalem, który nie wie o tym, co tam się stało w tych dniach. Zapytał ich, o czym? Oni zaś odpowiedzieli, o tym, co dotyczy Jezusa z Nazaretu, który był wielkim prorokiem w działaniu i w mowie przed Bogiem i całym ludem, o tym, jak arcykapłani i przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że on właśnie ma wybawić Izraela. Dzisiaj upływa już trzeci dzień, jak to się wszystko stało. Także niektóre nasze kobiety zdumiały nas, będąc rano przy grobie, nie znalazły jego ciała. Przyszły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy mówili, że on żyje. Wtedy niektórzy z nas poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak opowiadały kobiety, ale jego nie zobaczyli. Na to on powiedział do nich, o bezmyślni i zbyt nieczułego serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Przecież Mesjasz musiał to wycierpieć, by wejść do swojej chwały. Następnie, zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wyjaśnił im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Gdy przybliżyli się do wioski, do której zmierzali, on sprawiał wrażenie, że chce pójść dalej. Oni jednak nalegali, pozostań z nami, bo dzień mija i nadchodzi już wieczór. Wszedł więc, by zostać z nimi, a gdy zasiadł z nimi przy stole, wziął chleb, pobłogosławił, połamał go i podał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on stał się dla nich niewidzialny. I powiedzieli do siebie, czy serce nie biło nam mocniej, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał pisma? Powstali i o tej samej godzinie wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zgromadzonych 11 i innych z nimi, którzy mówili, Pan naprawdę zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni natomiast opowiadali, co wydarzyło się w drodze i jak go rozpoznali przy łamaniu chleba. Drodzy, zmartwychwstały Pan staje i na różnych drogach naszego życia. Także do nas przychodzi. Nie zawsze go rozpoznajemy. Tak jak ci dwaj uczniowie, którzy byli tak pochłonięci przecież sobą, którzy byli tak pochłonięci swoim odbiorem tych wydarzeń, które przeżyli Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty, nie poznali go. Nie poznali go nawet po słowach. Dopiero już na miejscu, po łamaniu chleba, po tym charakterystycznym geście, który i my przeżywamy, który my obserwujemy zawsze, kiedy gromadzimy się wokół stołu Pańskiego, przeżywając sakrament Komunii Świętej. Wtedy Jezus jest najbliżej swoim ciałem, swoją krwią, ale jest też na wszystkich drogach naszych, towarzyszy nam, idzie z nami, gdziekolwiek byśmy się nie udawali. Był z uczniami, którzy odchodzili od Jerozolimy, szli z tej społeczności, którą tam mieli, nie wiemy, dlaczego szli do Emaus. Tam był z nimi. Poprzedzał uczniów do Galilei, tam, gdzie wszystko się zaczęło, tam, gdzie rozpoczynali swoją piękną przygodę. Tam odnawiał ich nadzieję. Dlatego także i my w te święta Zmartwychwstania Pańskiego, w te święta Wielkiej Nocy dostrzegajmy Pana, który idzie koło nas. Obserwujmy Go, przychodzącego w drugim człowieku, przychodzącego w swoim słowie, przychodzącego w sakramencie, bo to On odwala ciężki kamień, który nas przygniata.
bo to On prowadzi nas do Galilei, do nowych nadziei, nowego początku. Wyprowadza nas z Jerozolimy, która tak się źle kojarzy ze smutkiem, cierpieniem, strachem i bólem. On z tego wszystkiego, co złe i negatywne, wyprowadza nas do tego, co dobre i towarzyszy nam na wszystkich drogach. Dlatego pamiętajmy o tym, że Pan zawsze jest z nami i świadomości tej Jego bliskości, tej bliskości Zmartwychwstałego w każdym kolejnym dniu wam wszystkim w ten wielkanocny poniedziałek życzę, żebyście zawsze pamiętali i zawsze dostrzegali idącego wraz z wami Pana, który objaśnia Pisma, który łamie chleb, który okazuje nam swoją miłość. Módlmy się. Zbawicielu Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoje zmartwychwstanie. Dziękujemy Ci za życie, które nam ofiarujesz. I prosimy Cię, bądź z nami, czy to w Jerozolimie, czy to w Galilei, czy też w drodze do Emaus. Prowadź nas przez wszystkie dni naszego życia. Tobie się polecamy. Tobie polecamy naszych bliskich, wszystkich tych, których obejmujemy naszymi myślami, tych, którzy się mają dobrze, tych, którym się mają źle. Tobie powierzamy wszystkich, którzy przeżywają smutki, trwogę, ból, ale Tobie powierzamy także i tych, i z nimi się cieszymy, którzy przeżywają radość, którzy przeżywają dzisiaj w tych dniach swoje jubileusze, są solenizantami. Prosimy Cię o Twoje dalsze prowadzenie dla nich, o wlewanie Twojej radości w serca. Bądź, Panie, z nami zawsze i na każdej drodze naszego życia. Prowadź nas do spotkania z Tobą twarzą w twarz. Amen. Dobrego, błogosławionego drugiego dnia świąt. Zostańcie z Bogiem. Radosnego Alleluja!